Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. W niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych piłkarze Błyskawicy Drogomyśl podejmowali walczący o ligowy byt z Krzyczna Lipowa. Zapowiadało się ciekawe spotkanie. Piłkarze Błyskawicy niezbyt dobrze rozpoczęli wiosenne zmagania w przeciwieństwie do drużyny z Lipowej. Pierwsza część meczu zakończyła się dwoma bramkami zdobytymi przez gospodarzy. Obie bramki strzelił Piotr Czak, który zdobył gola z rzutu wolnego, a 10 minut później z rzutu karnego. Druga odsłona spotkania rozpoczęła się od kolejnej bramki Czaka w 55 minucie. W dalszej części meczu bramkarz gości wyjmuje piłkę z siatki jeszcze bagatela 4 razy. 7-0, taki wynik cieszy trenera Błyskawicy, jednak zdają sobie sprawę z tego, że nie był to trudny przeciwnik. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, tym bardziej, że Lipowa lepiej zaczęła wiosnę. My dwa mecze przegraliśmy, Lipowa po dwóch zwycięstwach do nas przyjechała zmotywowana i spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Te pierwsze minuty były dla nas ciężkie, bo Lipowa też stworzyła sobie parę sytuacji, gdzie mogła strzelić bramkę. To samo z drugiej strony my też. No i tutaj zasługa niezawodnego Piotra Czaka po rzucie wolnym otworzył wynik. Później jeszcze dołożył dwie bramki, także no, bardzo, bardzo dobrze mecz się dla nas ułożył. Także podziękowania dla chłopaków dzisiaj, bo naprawdę włożyli dużo, dużo wysiłku w ten mecz i, no i zasłużenie wygraliśmy. No tak jak mówię, no te, troszkę byliśmy podłamani tymi dwoma meczami, bo to samo z Porąbką przeważaliśmy, gdzie powinniśmy bez problemu zdobyć 3 punkty tutaj na własnym terenie. Gdzieś tam zabrakło szczęścia w tych meczach, to samo tydzień temu w Wilamowicach, gdzie w ostatniej minucie przegraliśmy mecz. No także myślę, że teraz ten worek, w tygodniu pracowaliśmy nad skutecznością i dzisiaj no, nie spodziewaliśmy się, także tym bardziej się cieszymy z zasłużonego zwycięstwa, ale to jest dopiero początek, bo wiadomo, czeka nas jeszcze, czekają nas ciężkie mecze z lepszymi drużynami, gdzie no, będziemy musieć udowodnić, że Drogomyśl zasługuje na okręgówkę. W tym spotkaniu Drogomyśl ma już 9 punktów przewagi nad ostatnim zespołem w tabeli. Dla portalu śląskacieszyńskiego X.pl Przemysław Lose.